Witam wszystkich naszych kochanych widzów na kolejnym programie z Moniką Furmaniak. Będziemy tutaj w tym momencie dzisiaj odkrywać korzyści z detoksu, czyli oczyszczania się w różny sposób z różnych śmieci, które są w naszym otoczeniu, w pokarmie, w powietrzu i Monika da nam takie super rady, abyśmy mogli po prostu lepiej, zdrowiej e, żyć. Witam Cię Moniko, witam. Witam serdecznie, Andy, witam serdecznie widzów. Jak Andy wspomniał, będziemy mówić dzisiaj o oczyszczaniu, zarówno o oczyszczaniu tego, co już wchłonęliśmy, jak i prewencji, bo jest to bardzo ważne. Musimy pamiętać, że nawet ogromne ilości wody w oceanie nie zatopią statku, zatapia statek tylko ta woda, która się na statek wlewa, więc o tym będziemy mówić i pomagać, jak się przed tym chronić i jak się oczyszczą. Jak wylać już tą wodę, która do nas wleciała. Ale to wideo jest tylko takim wideo wprowadzającym, bo wrzucimy je na, na YouTube. YouTube ostatnio szaleje, chyba to jest najgorsza e, cenzuro, cenzurująca platforma społecznościowa w tej chwili. Kiedyś był też i Twitter, ale po przejęciu maska tw na Twitterze już tam się dzieją normalne rzeczy, można o wszystkim mówić. No tutaj niestety nie możemy jeszcze mówić o wszystkim. Ale możemy w, zrobimy taką właśnie zajawkę, żebyście mogli przerzucić się później na Rumble. Tu link będzie pod spodem do Rumble i będziecie mogli oglądnąć nasz cały program. A tak w skrócie e, tylko żeby wprowadzić naszych widzów w to, co, w to o czym będzie, będzie mowa, e, bardzo ważna, właściwie rozmowa, e, to pokażę wam stronę Moniki dinhilda.com I tutaj, jak się pójdzie na tą stronę, to trzeba zejść na dół troszeczkę. Jest polska wersja językowa dla, dla wszystkich tych, którzy nie posługują się angielskim. I mam, mamy tutaj całą listę różnych fajnych rzeczy, które robi Monika, które pomagają ludziom no, dojść do zdrowia. Gansy, musimy o tym porozmawiać. Nie będziemy tego oczywiście tutaj ja rozmawiać. Ja tak, mhm. o Gansach będziemy musieli porozmawiać, bo to jest coś, co mnie fascynuje, co wprowadziłaś mnie w ten temat. Ja tu nie mogę się doczekać, aby o tym porozmawiać, bo to są, to są sprawy, które są proste, działają i dają, dają nam dużo, dużo radości i szczęścia. Przywracają nas, nas do zdrowia. W tamtym programie poprzednim rozmawialiśmy o prądach selektywnych. Ty też, ty też może troszeczkę o tym wspomnimy. Na, na, na twojej stronie można bardzo fajne rzeczy znaleźć i wyczytać. Dlatego że, dlatego wchodźcie tutaj i patrzcie na tą stronę. A co, masz jakieś bransoletki nowe, tak? Bransoletki również. One są używane do e, oczyszczania z tego, czym będziemy mówić mhm, na Ramblu. Dobrze, dobrze. Kapsuła balansująca. Tak, także yy, wszystkich tych, którzy, którzy będą zainteresowani, abyśmy, aby, aby się czegoś więcej dowiedzieć. To proszę przeskakiwać yy, na Rumble. Yy, mi, wid mi jakieś ostatnio z 10 różnych wideo yy, YouTube zlikwidował Monika. Yy, tak wyciął po prostu, nawet sprzed wielu, wielu lat. A, bo nie zgadzało się tam z ich ym, opcjami, z wszystkimi tymi y, zarządzeniami, jeżeli chodzi o y, zdrowie i y, y, wyznaczeniami WHO, no, które, które no, niestety nie do końca popierają nasze prawdziwe zdrowie, prawda? Bo to, to, co o czym oni tam mówią, to jest nie ma tak ma do, dużo do zdrowia jak yy, no, koń do. Nie wiem, osłań, kur... ale, ale to, o czym będziemy y, rozmawiać tak dokładnie, no to ogromnie, da wam ogromną taką y, poczucie takiej siły, że można zmienić y, i pomagać ludziom w różnych sytuacjach, w jakich się znaleźli. Y, to, o czym tak zwani lekarze mówią, że jest już do końca życia, nie można z tym nic zrobić. To, to nie jest taka prawda. To, to, to można, wszystko można. Nasz organizm jest tak piękny, tak mądry, tak Dokładnie. super skonstruowany przez Boga, że wpadanie w takie dogmaty no, jest tylko metodą wywoływania strachu i potem nabijania kabzy firmom farmaceutycznym. Dokładnie. Um, to chyba będziemy powoli kończyć tą, te wprowadzenie, bo ja już się nie mogę doczekać, żeby z Tobą porozmawiać o tych GANSach i innych metodach oczyszczania. A wszyscy Wy, którzy jesteście zainteresowani, to za chwilę zobaczymy się na Rumble. Zapraszamy.